Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogę współotwierać to dzisiejsze wydarzenie. Kiedy pan redaktor Młotkowski rozpoczynał, jej informował wszystkich o możliwości skorzystania z tłumaczy, z sąsiadującym i przewodniczący jednej z organizacji współorganizatorów. Powiedziano, dziś jeszcze są to tłumacze żywi w kabinach. Zobaczymy, jak będzie na kolejnej konferencji, czy przypadkiem ci tłumacze wcześniej nie zaprogramują robotów, które wykonają ich dzisiejszą pracę. Ale to nie żart, ja wielokrotnie powtarzałam, że kiedy wyobrażamy sobie przemysł przyszłości, gdzie który z pierwszych obszarów na pewno w instytucjach Unii Europejskiej zostanie w pierwszej kolejności zastąpiony, to obawiam się, że to będzie ta największa grupa zawodowa, jaka dziś pracuje w instytucjach, czyli że będą to właśnie tłumacze. I wtedy być może ten sceptycyzm rozmówcy pana redaktora Młotkowskiego się zdematerializuje. Ale szanowni państwo, tegoroczne wydarzenie, jak zostało tu wcześniej powiedziane, ma charakter szczególny, nie tylko dlatego, że jest rocznicowe, jubileuszowe, ale dlatego, że organizują je największe organizacje gospodarki cyfrowej Polski i Niemiec. Myślę, że to jest dobry znak. Uważam to za bardzo istotny, symboliczny fakt świadczący o coraz silniejszych związkach pomiędzy gospodarkami Polski i Niemiec. Jest to związek, który z całą pewnością w przyszłości powinien coraz silniej być oparty na wzajemne potencjały obu gospodarek, bo na pewno w zakresie gospodarki cyfrowej możemy współpracować i komplementarnie dzielić się doświadczeniami. Przewagi technologiczne oraz doświadczenie pracy na globalnych rynkach niemieckiej gospodarki w połączeniu z polskim potencjałem kreatywnym i wysoko wykwalifikowanym kapitałem ludzkim mogą być z całą pewnością i w wielu obszarach już dzisiaj są podstawą do wspólnego budowania globalnych przewag europejskiej gospodarki w erze cyfrowej. Co więcej, w tym forum, jak to zostało wcześniej powiedziane, uczestniczą przedstawiciele prawdopodobnie wszystkich najważniejszych przedsiębiorstw sektora telekomunikacyjno-cyfrowego europejskiego. Cieszę się z tego, ponieważ gospodarka cyfrowa, jak żadna inna, potrzebuje znoszenia barier pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Dlatego między innymi polski rząd uważa, że tylko poprzez silny, jednolity rynek cyfrowy Europa jest w stanie utrzymać znaczącą pozycję gospodarczą w XXI wieku. Wielokrotnie głosem polskiego rządu był pan minister Krzysztof Schubert, obecny tutaj dzisiaj, który wielokrotnie powtarzał i promował tę ideę, będąc w szpicy tak naprawdę dyskusji o jednolitym rynku cyfrowym na forum Unii Europejskiej. Chciałabym bardzo wyraźnie podkreślić, że jeżeli tutaj dzisiaj w Europie będziemy w jakikolwiek sposób cyfrowo podzieleni, czeka nas nieuchronna klęska. Gospodarka XXI wieku będzie gospodarką interoperacyjną, będzie gospodarką cyfrową, będzie gospodarką, w której granice będą miały coraz mniejsze znaczenie. Jeśli my będziemy podzieleni wewnętrznie, na pewno wykorzystają to cyfrowi giganci już dzisiaj. Wykorzystają to Stany Zjednoczone, wykorzysta to z całą pewnością biegnąca bardzo szybko Azja. I choć, jak powiedział Klaus wcześniej, Niemcy mogą być dumni z takich firm jak SAP, największej w Europie, a my Polacy z grupy Asseco, która jest czwartą firmą w Europie, ale z całą pewnością żadna z tych firm nie są gigantami w globalnym, cyfrowej, światowej czołówce. Gospodarka cyfrowa, i to też zostało tutaj wcześniej powiedziane, potrzebuje swojej infrastruktury, bez której najciekawsze nawet rozwiązania, najbardziej innowacyjne, nie mają szansy na rozpowszechnienie. W przypadku gospodarki cyfrowej tę infrastrukturę w pierwszej kolejności tworzy sieć telekomunikacyjna oraz w drugiej standardy interoperacyjności urządzeń oraz wymiany danych.
czym one są, państwo wiedzą to lepiej niż ja. To jest ta sytuacja, w której spotyka się czterech inżynierów z całego świata. Jeden mówi po chińsku, drugi po angielsku, trzeci po francusku, a czwarty po polsku, piąty po niemiecku. Jeśli nie będą znali wspólnie języka, nie będą jednego przynajmniej, w którym będą mogli się wspólnie porozumiewać, ten ich gigantyczny potencjał nigdy nie zostanie wykorzystany. A zatem bardzo duży potencjał, jaki istnieje dzisiaj w inteligentnych maszynach, jeśli nie będą potrafiły się w sposób zestandaryzowany komunikować ze sobą, nie stworzy nam tej przewagi konkurencyjnej, o której tutaj dzisiaj chcą państwo rozmawiać. Wiele dziedzin działalności gospodarczej będzie musiało ulec daleko idącej modernizacji, dlatego konieczne będą nowe regulacje prawne. I paradoksalnie w tej transformacji, jak bardzo często mówimy o niewidzialnej ręce wolnego rynku, z całą pewnością w tym obszarze będzie widoczna bardzo mocno, przynajmniej jeszcze przez kilka lat, rola państwa. Rola państw, które będą chciały te regulacje w sposób świadomy i otwarty wdrażać. Przemysł 4.0 oraz sieci 5G wymagają przyspieszonych prac nad wdrożeniem specyfikacji technicznych, zmniejszających ryzyko inwestycyjne wszystkim przedsiębiorcom zainteresowanym rozwojem technologii dla przemysłu 4.0. Co to oznacza? Jak państwo wiedzą, transformacja w stronę przemysłu 4.0 jest kosztowna i mówimy o tym wiele razy. W sytuacji gospodarki takiej jak Polska, gdzie ponad 70% przedsiębiorców to mali i średni przedsiębiorcy, to oni zatrudniają 2/3 siły roboczej dzisiaj w Polsce i są płatnikami ponad 70% do budżetu państwa. Wiemy, jak trudny to będzie proces, jak wymagający i jak kosztowny. Dlatego przedsiębiorcy muszą mieć świadomość i muszą mieć pewność, że te inwestycje przyniosą, są przewidywalne i przyniosą przewidywalne zyski. Standaryzacja jest sposobem na limitację, na redukcję tego ryzyka. Stąd tak bardzo chcemy włączyć się w ten proces już dzisiaj i stąd tak bardzo i tak mocno to Polska akcentuje te kwestie na forum Unii Europejskiej. Co więcej, my chcemy tę infrastrukturę również budować i dostarczać. Dlatego nie tylko intensywnie rozbudowujemy sieć szerokopasmowego internetu, ale chcemy włączać się w rozwój infrastruktury 5G, czyli zintegrowanej komunikacji wielokanałowej, o czym tu była przed chwilą mowa, a pilotaż niedługo będziemy mogli obserwować w niedalekiej, nieodległej, znajdującej się w centrum Polski Łodzi. Chcemy także dołączyć do inicjatyw standaryzacyjnych, które dziś obejmują Niemcy, Francję i Włochy. Mówimy to bardzo głośno, a tak jak wspomniałam wcześniej, pan minister Schubert powtarza to wielokrotnie na spotkaniach ze swoimi partnerami w Brukseli. Bardzo się cieszę również, że w ubiegłym roku, kiedy Polska była gościem honorowym na targach Hannover Messe, rozpoczął się taki prawdziwy dialog pomiędzy organizacjami polskiego i niemieckiego przemysłu na temat architektury standaryzacji europejskiej gospodarki cyfrowej. Prace, które zostały zapoczątkowane przez niemiecką inicjatywę przemysłu 4.0, zaowocowały między innymi takim referencyjnym modelem tej architektury dla przemysłu w Europie w ogóle. Były one dla nas inspiracją, ponieważ my wtedy w Polsce byliśmy po pierwsze po wielu spotkaniach skupiających przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem swoim własnym w stronę i transformacją w stronę gospodarki 4.0, ale także przygotowaniami prawnymi do stworzenia takiej analogicznej platformy w Polsce. Platforma przemysłu przyszłości za chwilę stanie się rzeczywistością prawną. Jesteśmy na ostatnim etapie prac legislacyjnych i mamy nadzieję, że w pierwszym półroczu platforma ta wejdzie w życie. Naszą intencją w budowaniu tej platformy było po pierwsze skupienie wokół niej wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych tą transformacją, transformacją samych siebie w Polsce. Po drugie, dostarczeniem właściwych kompetencji, czy też możliwości zmiany tych kompetencji. I to pomimo, że platformy jeszcze nie ma, od pół roku w Polsce się dzieje na
pilotażowych, bardzo elitarnych studiach oferowanych przez trzy polskie politechniki, których to studenci, absolwenci już dzisiaj pracują z ponad 40 przedsiębiorcami, zmieniając ich sposób produkcji, sposób świadczenia usług. Jesteśmy z tego bardzo dumni i to jest, tak jak powiedziałam, pilotaż. Będziemy go dalej rozwijać. Mam nadzieję, że będziemy go w przyszłych latach rozwijać we współpracy z naszymi niemieckimi partnerami. Ale wreszcie platforma ta ma służyć również temu aktywnemu udziałowi w budowaniu standardów gospodarki przemysłu 4.0 dla Europy. Jednocześnie tworzymy sieć badawczą Łukasiewicz. Sieć badawcza Łukasiewicz za chwilę skupi ponad 40 instytutów naukowo-badawczych polskich. Wiele z nich to instytuty zaawansowanych technologii, które mamy nadzieję skupione pod jednym parasolem organizacyjnym będą w stanie szybciej i lepiej odczytywać znaki czasu, dostarczać rozwiązania, których potrzebuje dzisiaj zmieniająca się gospodarka, zmieniający się rynek. Chcemy rzeczywiście istotnie tworzyć kręgosłup europejskiej gospodarki cyfrowej. I mamy nadzieję, że wspólnie z niemieckimi partnerami uda nam się to zrobić bardzo szybko, przekraczając granice dyskusji, często trudnych na forum europejskim, o tym, czym jest jednolity europejski rynek. Z całą pewnością w gospodarce cyfrowej ten rynek albo będzie, albo Europa utraci swoje przewagi konkurencyjne. Jesteśmy o tym głęboko przekonani, będziemy o tym przekonywać wszystkich sceptycznych bądź wątpiących partnerów ze wspólnoty europejskiej. Na koniec chciałabym podnieść jeszcze jeden wątek, o którym nie możemy zapominać, kiedy mówimy o jednolitym cyfrowym rynku. Są to zagadnienia związane z bezpieczeństwem internetu rzeczy. To nawiązując do metafory komunikujących się różnymi narodowymi językami inżynierów, jest to coś, co może się nam wydarzyć, kiedy niepoprawnie użyjemy niewłaściwego słowa i nie zostaniemy dobrze zrozumiani. Wiemy, jak dobrze wraz z dynamicznym rozwojem internetu rzeczy, jak ważne jest bezpieczeństwo cyfrowe. Jak dzisiaj wielokrotnie dostajemy sygnały, jesteśmy świadomi, że te inteligentne maszyny są jednocześnie, potrafią być źródłem czy też nośnikiem ataków tych, którzy zainteresowani są naruszeniem cyberbezpieczeństwa. Myślę, że nadszedł też już najwyższy czas, abyśmy na forum europejskim rozpoczęli poważną debatę nad włączeniem wymiaru cyberbezpieczeństwa w regulacje bezpieczeństwa i produktów i maszyn. Niebezpieczne urządzenia, czy też bezpieczne, inteligentne urządzenia, ale niezabezpieczone, podpięte do internetu, mogą stać się źródłem ataku na sam internet. Zdajemy sobie z tego sprawę, widzimy, że tak się już dzisiaj dzieje, dlatego będziemy postulować, aby ten wymiar cyberbezpieczeństwa został włączony do tematyki standaryzacji urządzeń kolejnej generacji. Nie możemy zapominać o bezpieczeństwie na jednolitym europejskim rynku cyfrowym. I już ostatnia uwaga metaforyczna, bo kiedy rozmawiamy o internecie rzeczy, kiedy rozmawiamy o rewolucji 4.0, wydaje nam się, że jest to tematyka, która wybuchła w rzeczywistości prawnej, w rzeczywistości przedsiębiorczej w ciągu ostatnich 10 lat. Kiedy przygotowywałam się do spotkania dzisiaj tutaj z Państwem, jak zawsze podczas rozmów o przemyśle przyszłości, o inteligentnych maszynach, sięgam do Lema i tym razem sięgnęłam do dialogów, proszę Państwa, z 1957 roku. W tych dialogach Lem wspomina dość pesymistycznie niestety, ale ten pesymizm powinniśmy mieć gdzieś zawsze z tyłu głowy, kiedy myślimy o tych wzrostach produktywności, o tym nowym świecie, który przed nami, którego być może nie do końca jesteśmy w stanie jeszcze dzisiaj opisać. I Lem wspomina w tymże 1957 roku o elektromózgach, które być może jeszcze przez jakiś czas będą formułować wnioski, które ludzie będą mogli jeszcze zrozumieć. Ale to jest ograniczony czas, mówi Lem. Za chwilę być może te dane, które nam będą przedstawiać, bądź logiczne wywody, które będą prezentować, będą zrozumiałe tylko przez niewielu. Ja jestem bardziej optymistyczna, bo ciągle myślę, że za tą sztuczną inteligencją na koniec dnia stoi człowiek, że sztuczna inteligencja jest bogata tylko wtedy, kiedy zassa dane
za cały potencjał ludzki, największy, jaki został wypracowany przez pokolenia, jest nam dziś dostępny. Mówię o tym często i chętnie, zastanawiając się na tym, co jest lepsze, czy wolałabym, aby prostej operacji dokonywał super sprawny robot, który ma precyzję dotknięcia wyższą niż drżąca ręka przeciętnego chirurga, ale mówię o tym jednocześnie, żebyśmy nie zapominali w dyskusjach o tej transformacji, o tym, czemu ona tak naprawdę na koniec dnia służy. Na koniec dnia w centrum wszechświata, w centrum cywilizacji jest i pozostanie człowiek. Jeśli spróbuje się go zastąpić inteligentną, najbardziej nawet maszyną, mamy wiele przykładów z historii, do czego taka zamiana nas prowadziła. Nigdy nie kończyła się dobrze. Ja mam nadzieję zatem, że te rozwiązania, o których tutaj będziemy rozmawiać, standaryzacja, operacjonalizacja, szybki przepływ danych, komunikowanie między sobą, będzie tworzony przez wybitnych i świetnych ludzi, których mnóstwo dzisiaj siedzi tutaj na sali. Dziękuję Państwu bardzo.